Radni w Wałczu przez kilka godzin debatowali nad raportem o stanie gminy. Padały zarzuty o niegospodarność, brak realizacji zaplanowanych inwestycji czy złe funkcjonowanie urzędu. Kilku instrumentalistów jest dobrych, no ale jednak ten dyrygent troszeczkę jakby nie dopasował się do tych osób. Dlatego radni podjęli decyzję o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium. Brakuje koncepcji rozwoju miasta. Też niestety, ale pewne decyzje podejmowane przez burmistrza, jeżeli chodzi o działalność miasta, są podejmowane bez analizy, bez jakiegoś programu, bez planu. W obronie burmistrza stanęła część radnych. W ich ocenie taka decyzja to efekt personalnych konfliktów, a nie merytorycznej oceny pracy urzędu. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała, Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium, a na sesji nie. No bo nie, no i tak to się toczy. A to właśnie ocena z wykonania budżetu powinna być kluczowa dla przyznania burmistrzowi absolutorium. Wszystkie opinie, wszystkie stosowne dokumenty potwierdzają to, że wykonanie budżetu było na bardzo dobrym poziomie, że udało nam się przejść przez ten rok 2020 bezpiecznie i szczęśliwie do końca i wskaźniki zachować. Nieudzielenie burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania otwiera przed radnymi możliwość podjęcia uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Macieja Żebrowskiego. W kuluarach mówi się jednak, że taka decyzja nie zapadnie.